Razem z nami jest Wiktor Tas-Wojtas, kapitan Aristocracy. Witaj, Wiktorze. Cześć. Właśnie, Aristocracy. Przyjeżdżacie tutaj jako drużyna bez organizacji i to już trochę trwa. Coś się zmieniło? Jakaś rozwinęła się sytuacja z poszukiwaniem organizacji? Sytuacja jest dynamiczna. I myślę, że jest ciekawie. A możemy się jakoś spodziewać jakichś informacji w najbliższym czasie? Mam nadzieję, że jak będą jakieś informacje, to będą to informacje od nas, bądź od naszej organizacji i uda się to wszystko utrzymać w sekrecie. A Devil's One to jest jakaś opcja? No, żeby było ciekawie, nie powiem. Więc przejdźmy może do tych zawodów, które tu trwają, do ESL Mistrzostw Polski. Przychodzicie jako obrońcy tytułu. Zaczynacie rywalizację dopiero dzisiaj. I mówi się często w sporcie tak, że obronić tytuł jest trudniej niż go zdobyć. A poziom tych zawodów jest prawdopodobnie najbardziej wyrównany od bardzo dawna. Więc sądzisz, że w waszym wypadku to też może mieć przełożenie, że będzie jednak ciężej obronić to mistrzostwo? Wiesz co, ja troszkę czuję się tak, jakbyśmy my spadli z tego całego piedestału i nie byli tak naprawdę tym numer jeden faworytem, bo mieliśmy ostatnio wyniki, które jednak zawiodły nas samych, ale też naszych fanów, więc tutaj raczej przyjeżdżamy się odbudować niż czegokolwiek bronić. Musimy znowu na to zapracować. No, dla mnie tak naprawdę wyniki świadczą o tym, czy jesteś faworytem, czy nie. Nasze ostatnie wyniki po prostu nie są imponujące i czas je poprawić. Okazja będzie już dziś, przed wami mecz z Pact. Patrzyliście wczoraj, jak tam chłopaki grali z Isaac Obors? No jasne, śledzimy. Ja cały czas patrzę, jak te wszystkie polskie drużyny grają, jak grają ogólnie nasi przeciwnicy. Widać, że mają pomysł na siebie, dobrze im się gra razem. Zobaczymy. Chyba będziecie chcieli uniknąć Vertigo i Inferno, bo wczoraj Act Pact dał tam niezły pokaz, a wy tych map ostatnio nie gracie zbyt często. No zobaczymy, jakie będą mapy. Tak naprawdę to jest best of 3, więc nie unikniesz Inferno i Vertigo. Będziesz miał jedną z tych dwóch map na pewno graną. Chyba, że nas będą chcieli czymś zaskoczyć. Zobaczymy. No ciężko powiedzieć, zobaczymy. Będą mapy, będzie mecz. Kto strzeli więcej bułek, ten wygra. No w fazie online to wyglądało różnie, bo podzieliliście się z nimi mapami. Tam też was zaskoczyli? Znaczy, dla mnie Pact ogólnie jest bardzo dobrą drużyną, bardzo fajną organizacją i nie jest zaskoczeniem dla mnie, że dzielimy punkty na fazie online. Ogólnie jest to rozczarowanie, bo jednak chciałbym, żeby moja drużyna, nasza drużyna była te 2-3 poziomy wyżej niż pozostałe polskie drużyny. No ale to jest ciężka praca i ewidentnie skoro jesteśmy na etapie, gdzie dzielimy punkty, przyjeżdżamy tutaj i mamy mieszane uczucia i musimy się odbudowywać, to znaczy, że robimy gdzieś błędy i musimy wrócić do tablicy i popracować jeszcze ciężej. Jak się zauważy wasze ostatnie mecze, a raczej ich liczbę, to rzuca się w oczy to, że gracie zdecydowanie mniej spotkań oficjalnych niż reszta polskich drużyn. Polskie ekipy ostatnio grają praktycznie codziennie, znajdzie się jakieś oficjalne mecze. U was to wygląda głównie tak, że albo gracie eliminację do dużych imprez, albo nie gracie w ogóle. To jakaś świadoma decyzja, żeby uniknąć tego wypalenia, na które narzekają inni gracze? Ja miałem taką nadzieję, że uda się po prostu w tym roku bardziej wejść w ten cały temat profesjonalnie, czyli zminimalizować ilość meczów oficjalnych, ale przyłożyć się do nich, przyłożyć się do treningów dużo bardziej i zrobić coś w stylu NC, Vitality czy nawet Fury, gdzie tak naprawdę te drużyny wypłynęły na LANach, na kwalifikacjach do tych dużych turniejów. Być może nie jesteśmy jeszcze na tyle dojrzali jako grupa i potrzebujemy wrócić do paru meczy online i będziemy grali teraz w jednym turnieju internetowym, więc zobaczymy, czy to nam pomoże. Właśnie, bo za wami też Proliga, gdzie pokazaliście się z dobrej strony. Otarliście się w sumie o awans. Niedługo Dreamhack, na który dostaliście zaproszenie, o czym wiemy od wczoraj. Jak sądzisz, będzie was tam stać na to, żeby powalczyć o powtórkę z Montrealu? Mi się wydaje, że nas stać na to, żeby wygrywać turnieje, żeby wygrywać z najlepszymi drużynami na świecie, tylko to jest bardzo cienka linia, którą trzeba iść. Pro League został przegrany tylko dlatego, że na pewnym etapie nie doceniliśmy naszych przeciwników, co może zabrzmieć śmiesznie, ale styl, w jakim my przegraliśmy na przykład z Heroic, bądź przegraliśmy z Fnatic, raził w oczy.
HR to była porażka nasza indywidualna i taktyczna, tam nie było nic widać, HR, ale pozostałe mecze to tak naprawdę fejs nie liczę. No smutne było później oglądać powtórkę i widzieć, że to my jesteśmy lepszą drużyną od strony, no jak się ogląda, a jednak robimy te rażące błędy, które oddają rundy, więc no to jest ciągła praca chyba i budowanie bardziej mentalności i psychiki niż samych umiejętności. Tak to się zastanawiam, ty jako osoba, która przez wiele lat grała w Virtus Pro i byliście tam troszeczkę w takiej, w cudzysłowie nazwę to bańce, bo nie mieliście za bardzo styczności z tą polską sceną, bo jednak byliście skupieni na zagranicy. Teraz już od dłuższego czasu grasz w Polsce, więc masz taki pogląd na to, jak ta nasza scena wygląda? I czy ty jako doświadczony zawodnik jesteś w stanie jakoś zdefiniować jej problemy? Bo ostatnio te wyniki, nie tylko wasze, ogólnie polskich drużyn, są takie dość mieszane. Są pojedyncze sukcesy, no ale jednak no, chyba nie jest to, czego byśmy oczekiwali po takim kraju jak Polska, gdzie ten e-sport jednak jest bardzo popularny. Znaczy moim zdaniem ogólnie Polska ma bardzo fajny teraz talent pool. Ma bardzo dużo młodych graczy z umiejętnościami. Natomiast no nie, nawet chciałbym Ci powiedzieć, ale wiem, że nie powinienem Ci mówić, gdzie leżą te wszystkie błędy, bądź gdzie leży problem i jak do niego podejść, bo nie chcę, żeby wszyscy raptem wszystko naprawiali. Więc najpierw to my musimy wziąć się za siebie i dopiero jak będę mógł powiedzieć, że jesteśmy tym przykładem, że udało się faktycznie te rzeczy naprawić, to będę mógł się mądrzyć. A tak na razie no, sami mamy swoje problemy i chyba musimy się skupić na sobie. Ostatnio, dwa dni temu świętowałeś 33 urodziny, swoją drogą tak wszystkiego najlepszego. Dzięki, no. No to powiedz mi takie pytanie króciutkie, jak długo jeszcze? Ja mam takie marzenie, taki ambitny plan, żeby jednak jeszcze stanąć na podium turnieju z pulą ponad 250 tysięcy dolarów. I to będzie moment, kiedy być może uznam, że pokazałem to, co chciałem, być może to będzie ten moment, ale do tej pory no, ten ogień we mnie, można powiedzieć, jest coraz większy. Ostatnio absolutnie zdałem sobie sprawę z tego, że wiek nie ma tutaj granicy. Być może po 50 będziesz grał gorzej, ale tak naprawdę cały czas to jest edukacja, cały czas czegoś nowego się uczę, cały czas mam styczność tutaj z nowymi doświadczeniami. Wydaje mi się, że można dużo fajnego wyciągać. Czyli jest szansa, że jeszcze się kilka razy na lanie spotkamy? Bardzo bym chciał i chciałbym, żebyśmy rozmawiali dużo częściej po wygranej niż przed meczami. Może dzisiaj będzie okazja, kto wie. No, zobaczymy. No to powodzenia i dzięki bardzo. Dzięki.